Załadunek tych elementów będzie się odbywał właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Samochód ciężarowy typu Dłużyca będzie podjeżdżał i suwnicy tu będzie ładowany element typu trybuna lub belka zębata. Najpierw zaczynamy montaż od prefabrykowanych słupów. Dopiero na prefabrykowanych słupach będą montowane widoczne za nami belki zębate, a na belkach zębatych, tak jak widzieliśmy z odlewania, mamy tutaj element właśnie stadionu. Na nim będziemy siedzieć, więc teoretycznie jak sobie teraz usiądziemy, będziemy pierwszymi zajmującymi miejsce na stadionie, więc to jest też kusząca oferta na chwilę obecną. Odlewaliśmy przed chwilą tą konstrukcję podobną, tak, na hali. Tutaj już jest obrócona, czyli siadamy sobie na powierzchni górnej. Niżej mamy chodnik do chodzenia, tak? Tutaj będziemy mogli się przemieszczać między krzesełkami, między sektorami, rzędami. Natomiast na górę będzie montowany kolejny, tak? Te elementy będą się składały tak naprawdę jak klocki Lego, tak w skrócie to ujmując. Dlatego też prefabrykacja wiedzie prym pod tym względem. Nie musimy czekać na rozszalowanie, tylko w ciągu dnia będziemy w stanie zamontować kilka takich elementów, tworząc już ładną konstrukcję, widoczną dla oka, tak? Nie będzie to trwało miesiącami przekładanie szalunków. Ze względu na gabaryty tych elementów, samochody nie będą maksymalnie obłożone tonarzem, tylko tyle, ile się nam zmieści na auto. Jeśli chodzi o belkę zębatą, to będzie jedna sztuka na pojazd i tak to będzie jeden kurs na budowę. Jeśli chodzi o trybunę, zmieścimy dwie lub trzy trybuny na jeden samochód. Około 2 dni powinno wystarczyć na zamontowanie tak całej trybuny, tak? Jeżeli policzymy całą belkę zębatą, to myślę, że około 2 dni. Tutaj jest wymagana dosyć duża precyzja przy montażu, również przy wykonaniu z naszej strony, więc samo osadzanie będzie musiało być dosyć dokładne, precyzyjne, także no, tutaj zajmie nam to troszeczkę czasu. Plan jest taki, że pierwszy cykl wywozu będzie wywóz słupów, które są pierwszym pierścieniem stadionu. Termin 1 sierpnia, ruszamy z dostawami elementów na budowę. Oczywiście, jeśli pogoda pozwoli, na razie takie są plany. I 2 sierpnia mamy zakończyć montaż tych wszystkich słupów, 50 sztuk około słupów na ten pierwszy rozpoczęcie montażu. To będą elementy, które będą potrzebne generalnemu wykonawcy, żeby wykonał sobie prace monolityczne. I kolejnym etapem naszego montażu będzie montowanie trybun i wyższych słupów, wyższych pierścieni stadionu. Czego zatem spodziewać się do końca wakacji, jeśli chodzi o działania Waszej firmy? Myślę, że do końca wakacji Stadion Opolski będzie już cyklicznie wykonywany i będzie można nacieszyć oko już kolejnymi pierścieniami stadionu, które będą wykonywane. Trybuny się pojawią na pewno pierwszego poziomu i mogą też się pojawić pierwsze wysokie słupy elementów socjalnych i biurowych.